Przyjechałyśmy do Austin. Jesteśmy teraz nie w mieście, ale w takim parku stanowym z wodospadami. Jest tak parno. Parno bardzo. Dobra, jestem w Austin. Austin jest ogólnie na południu Teksasu i jest już blisko Zatoki Meksykańskiej. I jest tutaj niewyobrażalnie, ale to naprawdę wilgotno. Jest tak po prostu parno. Jest niby, chyba jest około 30 stopni, nie ma słońca, więc teoretycznie powinno być, ale jest nie do wytrzymania. Cieszę się, że nie ma póki co słońca, że jest jak na razie właśnie zachmurzone niebo. Byliśmy tak z 15 minut na dworze pochodzić i umieram. Oklahoma City, tam gdzie mieszkam, jest oddalona od Austin jakieś 700 km. Wczoraj jechaliśmy tak 7 godzin i to jest takie śmieszne, że jest taka różnica właśnie w takiej wilgotności powietrza. W Oklahomie jest gorąco, ale jest tak właśnie sucho, pustynnie, a tutaj jest po prostu tropik, jak na Florydzie, w Miami, trochę podobnie. Informuję wszystkich, że jedziemy teraz już do centrum Austin, ale jakoś tak się zrobiło bardziej przystępnie, jeżeli chodzi o pogodę. Da się wytrzymać. Do zobaczenia w centrum. Ja nagrywam siebie z pocztówką, która na zdjęciach może i wygląda fajnie, ale teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Taki mały murek, ogólnie taki niezbyt urodziwy. Idziemy sobie teraz z Congress Avenue. To jest taka ulica, gdzie jest dużo pierdół, pamiątek, knajp i ogólnie wszystkiego w takim klimacie hiszpańskim. Jestem teraz na ulicy 6 w Austin i to jest ulica właśnie znana z knajp i taka ogólnie rozrywkowa część miasta. Jest pełno knajp, barów, restauracji i będziemy teraz szli zjeść coś do jakiejś knajpy meksykańskiej. Nie jesteście w stanie mnie wkurzyć. Jeść! O, tak! Jeść! Nie. Jeść! Ej, dobra, dlaczego my tak stoimy tutaj? Idziemy zjeść. Najpierw sprawdźmy ceny. Muszę wszystkich poinformować. No teraz idziemy pod State Capitol, czyli taki ratusz Teksasu, bo Austin to jest stolica Teksasu. Brawo. Brawo, brawo. Stoimy. Oj, czerwone. Czerwone światło. No i właśnie tam za mną jest. O! No! Toy is broken. No to za mną jest właśnie
State Capitol, stan, to jest odpowiednik takiego naszego jakby województwa. Więc bym powiedziała, że to jest taki urząd wojewódzki. No, za ciepło, o, za ciepło. Za mną jest Austin, w sensie panorama Austin. Wszyscy już umieramy. Leje się z nas wręcz. No, jest dosyć ciężko. Jesteśmy teraz dalej w Austin. To jakieś jest jezioro. Fajnie, bo jest w środku miasta i jest taka fajna temperatura tej wody, że zaraz się chyba w ubraniach wbiję. Przyszliśmy na most, bo mają latać tu nietoperze, ale póki co nic nie widać i coś czujemy, że to jeden wielki bullshit. Jest pełno ludzi. I tak sobie stoimy, nic się nie dzieje. Siedzimy sobie, nic się nie dzieje. Ale może będą w końcu latać, bo ogólnie podobno tak jest, że one sobie tutaj latają, dlatego tu przyszliśmy i że w Austin jest dużo nietoperków. I te nietoperki, jak zachodzi słońce, albo właśnie w sumie to nikt nie wie, to one sobie zaczynają latać i jest takie fajne zjawisko, ale no nie wiem. Coś mi się nie chce wierzyć. Ej, no nie byłoby to tylu ludzi, gdyby to... Po 3 godzinach dojechaliśmy wreszcie do Houston, to znaczy to w sumie, no dobra, to jest Houston, ale to tak od centrum Houston jest 20 gdzieś minut jazdy. Jesteśmy w NASA Space Center. Zaraz wchodzimy. Houston. Teraz jestem w miejscu, gdzie można dotknąć księżyca. Skały. Idę i nie ma końca. Kurczę, ale większość z tego to tak odpada, jak sobie lecą. I chyba tylko ta część zostaje. Chyba tylko to zostaje. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem znawcą. Magda, może ty wiesz lepiej. Galveston nad Zatoką Meksykańską. Idziemy teraz prawdopodobnie sobie popływać może, nie wiem. Nie będzie rekinów i no za dużo meduz. Jak nie będzie zbyt jakoś ten, no to może popływamy, zobaczymy. Dzisiaj będziemy jechać do Houston. Za może za jakieś 2 godziny. Jutro będziemy jechać z powrotem do Oklahoma City, a to jest odległość, wydaje mi się, że około 800 km. Będziemy jechać około 8 godzin. W sumie to chyba 7, ale no czeka nas długa podróż. A od piątku przejechaliśmy już 700 mil. Wydaje mi się, że około 1200 km. Jak dobrze liczę. Może nie? O nie, zaczaiła się. I teraz jestem ciekawa, bo bardzo wieje.
jak sprawdzi się ten mikrofon. Czy będzie bardzo słychać, że wieje, czy nie? Bo wieje prosto w mikrofon, a mam osłonkę tą przeciwwiatru. Więc zobaczymy. Poszli się kąpać, a ja siedzę i nagrywam vloga. Zaraz się zmienimy. Podobno jest bardzo ciepła woda. I podobno bardzo często są tutaj, jest bardzo dużo meduz. A teraz nie ma, ludzie się kąpią. Chyba nie ma, chyba że się kąpią razem z meduzami. Może. Zobaczymy. Sprawdzę to własnym ciałem. Jesteśmy do hotelu w Houston i... Ja wam wszystkiego nie pokazuję, bo w Austin po prostu stwierdziłam, że nie będę zniżać poziomu vloga, który i tak chyba jest niski, więc stwierdziłam, że nie nagram Austin, ale pokażę wam, jak będziemy spać w Houston, bo tutaj można pokazać, co tu się dzieje. No, więc tu jest łóżko, ale jest ogólnie ładnie bardzo i jest tak nowocześnie. I mamy ładny widok na miasto. To jest śmieszne, bo zapłaciliśmy chyba tutaj mniej niż tam, a tam warunki były po prostu masakra. Dzisiaj pogoda trochę jest taka, co chwila pada. Przyjechaliśmy teraz na water wall, czyli taki sztuczny, bym powiedziała, wodospad. Dzisiaj planujemy ogólnie pochodzić sobie po dworze, o ile nam nie popsuje pogoda planów. Ale będziemy tutaj tylko parę godzin, bo musimy wracać 700 km do Oklahomy, więc nie mamy zbyt dużo czasu. Właśnie jestem w Dallas. Jedziemy z powrotem do Oklahomy, mamy już za sobą 4 godziny jazdy, więc już jesteśmy w sumie w połowie, nawet więcej niż w połowie trasy. Zostało nam 3 godziny, a teraz idziemy coś zjeść na burgery do Rodeo Goat, to jest miejsce w Dallas z burgerami. Jestem tu po raz trzeci, bo są dobre. Idę zjeść i potem ruszamy dalej w trasę, więc prawdopodobnie to będzie moje ostatnie nagranie teraz. Więc mam nadzieję, że podobał wam się następny nowy odcinek stolarowego vloga i zapraszam po więcej. Pa!